Obchody 13 dnia papieskiego pod hasłem Jan Paweł II papież dialogu odbyły się w Dobromierzu w kościele świętego Michała Archanioła. Dzień papieski to przede wszystkim dzień modlitwy za naszego Ojca Świętego, promocja jego nauczania. To czas podziękowań za dar jego pontyfikatu, beatyfikacji i przyszłej kanonizacji. Dzień papieski obchodzony jest od 2001 roku i przypada zawsze w niedzielę przed 16 października, rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Koncert w Dobromierzu przebiegał w wymiarach duchowym i artystycznym. W kościele usłyszeliśmy piękne, wzruszające pieśni, w przerwach prezentowane były słowa Jana Pawła II, a na projektorze wyświetlane jego zdjęcia. Dzieci ze szkoły podstawowej w Dobromierzu prezentowały również wiersze. Tegoroczny Dzień Papieski jest wyjątkowy. Stanowi przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II, która odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku. Panie wójcie, jak pan wspomina naszego papieża? No przede wszystkim 35 lat temu, czyli w październiku 1978 roku, jak nastąpił wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i przybrał imię Jan Paweł II, no było to wielkie zaskoczenie. Bardzo dobrze, ponieważ papież zza żelaznej kurtyny no odmienił bieg Europy, świata, a przede wszystkim Polski, która znalazła się w konsekwencji w tej właściwej Europie i w Unii Europejskiej. No, z pewnością wielki człowiek, wielki autorytet i moralny, i inteligentny, pod względem inteligencji też. Nie tylko dla nas wiernych, ale również dla świeckich, dla ateistów i dla polityków. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że chyba największy Polak w historii, w naszej historii. Poznał ksiądz Jana Pawła II osobiście, proszę nam opowiedzieć. W kontaktach osobistych był człowiekiem takim maksymalnie skupionym, mało mówił, ale gdy trzeba było, to zabierał rozstrzygający głos. To był człowiek niesamowicie zdolny intelektualnie, bogaty duchowo i absolutnie święty. On przerastał wiele innych osób swoim zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem i z Matką Najświętszą. Po wykładach nieraz całe godziny się modlił, adorował Pana Jezusa w skupieniu. W czasie na przykład spaceru, przechadzek, to się zatrzymywał, odchodził na bok i nawiązywał bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Tak. I po pewnym czasie dopiero tej kontemplacji wracał i kontynuował dalej spacer w grupie. Był szalenie też dowcipny. Każdy umiał bardzo inteligentnie żartować sytuacyjnie, ale jego cechą taką, która podpadała pod obserwację, to był człowiek, który nigdy nie mówił źle o drugich. Nigdy. On nikogo nie potępiał, nie osądzał, nie skazywał na jakieś kary i tak dalej. Każdego szanował. U niego mi się bardzo podobało to, co jest najtrudniejsze w etyce chrześcijańskiej. Żeby kochać każdego człowieka bez wyjątku. I jego Duch Święty doprowadził do tego poziomu, że on pokazywał nam autentycznie
jak należy dialog prowadzić z każdym człowiekiem i dla każdego być życzliwym, wyrozumiałym i z każdym nawiązywać kontakt osobisty, nie? To jest jedna taka trudna wersja etyki Chrystusowej. A druga, która była w koncercie podkreślona, to najtrudniej jest konsekwentnie przez całe życie zło przezwyciężać dobrym. I on to realizował. I każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się, na ziemi jest, o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Ojcze Święty dźwigał krzyż, jak przydatny Boży Syn, a dźwigany nadszedł krew, taki plan Boga jest. Teraz z nieba już spogląda, jak mocno staramy się, by wypełniać nauki Jego w trudzie życia codziennego. Jak pięknie by mogło być na ziemi, wieczne zielone i wystarczy wiedzieć, gdzie wstaje świt i pójść, pójść w tej stronę. Ojcze Święty ukochany, często na biało ubrany, niosłeś nam uśmiech radosny, jak żywe tchnienie wiosny. Ciepło, spokój i wiarę, która z tyną nastała, w każdym młodym człowieku otarł do Bałtyku. Tu mądrość świata na Cię zna, trzeba umieć spojrzeć w słońce. Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważne jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnaleźć i pogłębić. Organizatorem Dni Papieskich było Towarzystwo Przyjaciół Dobromierza oraz Szkoła Podstawowa w Dobromierzu. Jan Paweł II pozostawił po sobie wiele mądrości, które są najbliższe Pani sercu. Największym cytatem, który zapadł mi w pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II, są słowa: bardziej być niż bardziej mieć. Dlatego jesteśmy tutaj i wszystko, co robimy dzisiaj, robimy bez żadnych honorariów, bez żadnych tutaj profitów, także z czystej potrzeby serca. Jesteśmy tutaj i chcemy się podzielić naszymi emocjami, naszymi piosenkami, naszym graniem, śpiewaniem ze wszystkimi naszymi tutaj parafianami i z mieszkańcami Dobromierza. Lecz człowiek często coś ceni, dopiero kiedy to straci. Musiały zamknąć oczy, abyśmy to dojrzeli. Musiały zamilknąć Twoje usta, abyśmy słuchać zaczęli.